W tym filmie rozmawiamy o sytuacji Paulo Dybali, który nie jest zadowolony ze swojej aktualnej roli w zespole Starej Damy. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu i ocenianiu. Tak niewiele wystarczy, aby mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki! Niedawny koniec okna transferowego i nabieranie rozpędu przez rozrywki ligowe, a także bardzo bliskie zainaugurowanie rozgrywek europejskich w niczym nie przeszkadza doniesieniom transferowym. Jedno z najciekawszych ostatnich dni to informacja o dużym niezadowoleniu napastnika Juventusu Paulo Dybali z faktu, iż nie jest pierwszym wyborem Massimiliano Allegriego. O ile w pierwszym spotkaniu przeciwko Kiewo Argentyńczyk spędził na murawie całe spotkanie, to już w dwóch kolejnych jego bilans to ledwie 10 minut z Parmą. W miniony weekend znów jednak wystąpił od pierwszego do ostatniego gwizdka. Na przestrzeni tych 190 minut nie trafił do siatki, nie zanotował także asysty. Warto pamiętać, że także w poprzednim sezonie Dybala nie był niezastąpionym elementem w układance Bianconeri. W lidze w pierwszym składzie wybiegał w 26 spotkaniach, 7 razy jako zmiennik. Trzeba mu jednak przyznać, że pomimo ograniczonych minut na boisku, na zakończenie rozgrywek legitymował się bardzo przyzwoitym wynikiem 22 bramek i 5 asyst. Pojawiały się informacje, jakoby było to spowodowane osobistymi problemami piłkarza, który z ich powodu nie był w stanie w 100% skupić się na grze. Wygląda na to, że zdaniem Allegriego napastnik albo w dalszym ciągu nie jest w szczytowej formie, albo też nie jest nieodzownym elementem w nowej Ronaldo-centrycznej taktyce. Mówi się, że piłkarz może wzbudzać zainteresowanie przede wszystkim Hiszpanii i Anglii. Maurizio Zamparini, prezydent Palermo, w którym Dybala pokazał się największym klubom, zdecydowanie sugeruje ten pierwszy kierunek. Wiele dobrych występów i niezłe statystyki, a także doskonały wiek, 24 lata powodują, że nie może dziwić rynkowa wartość zawodnika urodzonego w Laguna Larga. Wynosi ona na ten moment 110 milionów euro i ewentualny transfer raczej na pewno wyniesie podobną kwotę. Kontrakt piłkarza to stosunkowo świeża sprawa, obowiązuje do 2022 roku, a zatem nie ma najmniejszej opcji na negocjowanie ceny ze względu na możliwość jego wygaśnięcia. Dodatkowo klauzula wykupu wynosić ma 220 milionów euro. Pomimo niewątpliwej klasy zawodnika, trudno wyobrazić sobie transakcję za taką cenę. W kontekście zainteresowania piłkarzem wymienia się sporo klubów. W Hiszpanii padają nazwy przede wszystkim klubu z Madrytu. Atletico dokonało latem wielu transferów i niekoniecznie potrzebuje kolejnych ofensywnych graczy. Królewscy mają ponoć do wydania małą fortunę, ale nie została ona uruchomiona tego lata, a nie jest przecież tajemnicą, że Florentino Perez, jeśli już, to będzie walczył o Neymara lub Mbappé. W Anglii tradycyjnie już zainteresowany miałby być Manchester United. Środki na sfinansowanie takiego transferu miałby mieć także Bayern. Sam piłkarz w rozmowach z mediami nie poddaje jednak wątpliwość swojego przywiązania do Starej Damy i nie sugeruje możliwości odejścia. Co więcej, przyznaje, że nie prezentuje poziomu, do którego przyzwyczaił i początek sezonu w jego wykonaniu jest zwyczajnie kiepski. W związku z tym zamierza pracować ze wszystkich sił, aby powrócić do pełnej dyspozycji i znów być jednym z ważniejszych ogniw zespołu. Ta wersja wydaje się najbliżej prawdy w całej historii. Jak zawsze zapraszam do komentowania i dyskusji. Waszym zdaniem na tym etapie Argentyńczyk ma podstawy, aby kwestionować personalne wybory trenera? Czy odnalazłby się w innej lidze? A jeśli tak, to gdzie widzielibyście go już być może zimą? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Dzięki za oglądanie i już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.